Najpierw warto powiedzieć, że za dużo emerytów zdaje się jest u nas i dlatego niniejszym oświadczam, że pozostaję przy życiu i zamieszkuję pod wskazanym adresem. Takie pismo właśnie tej treści z nadzieją rozesłał wielu emerytom Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podpisane takie oświadczenie daje ZUS-owi podstawę do dalszego wypłacania im emerytur. No i się media i emeryci oburzają, że takie oświadczenie to brak delikatności, hamuwa, kwaśne mleko z jagodami i solą. Mówią, że można łatwo sprawdzić, czy ktoś żyje, system PESEL, księgi meldunkowe, świadectwa zgonu. Można wezwać emeryta po fikcyjne wyrównanie za 2 lata, jak żyje, to przyjdzie na pewno, nie? I się sprawdzi, czy żyje. Ale spójrzmy inaczej na to oświadczenie. To oświadczenie jest w tych ciężkich czasach dla emerytów miłym gestem ze strony ZUS-u. Jak sobie emeryt takie oświadczenie podpisze, to wie, że żyje. Prawda? A nie jest łatwo emerytowi pozostać przy życiu. Po marcowej waloryzacji emeryt i rent, rencista dostaje, czy tam emeryt, średnio o 40 zł więcej miesięcznie. Tak mało, gdyż emeryci są znaczącym obciążeniem dla systemu emerytalnego, bo twardziele długo żyją i ku rozpaczy ZUS-u jest ich coraz więcej, no nie do uwierzenia więcej. Rozmnażają się, czy co? Gdyby nie emeryci i renciści, to system emerytalny hulałby jak skowron na kulsie salsy. Podobno niedługo podawane będą dla zrozpaczonych dyrektorów ZUS-u takie informacje przez radio. Podajemy komunikat o krajowej częstotliwości emerytów i rencistów. Na Bugu we Włodawie ubyło 3, doszło 7. W Miedonii ubyło 3, przybyło... Przybyło? A co wy tu przybyło robicie? Wyłudzić świadczenia przyszliście? Nie ma! Właśnie, problem z ilością emerytów ma ZUS. Dojdzie do tego, że po podpisaniu i wysłaniu pisma stwierdzającego pozostawanie przy życiu, emeryt dostanie od ZUS-u następny. A jak długo jeszcze?